Pamiętacie krótką historię Vincenta? Była to zapowiedź dzisiejszego odcinka, inspirowanego kolorowymi liśćmi. Kolejny drobiazg podkreślający jesienne barwy to koszula. Dorwałam ją w second handzie. Od razu wpadła mi w oko delikatna tkanina i nietuzinkowe odcienie. Pokażemy Wam dzisiaj urokliwe miejsce w Opolu. W zupełności satysfakcjonuje moje kofeinowe potrzeby. W ofercie mamy różne kawy, tradycyjne i smakowe. To jest meksykańska maragogeta. Dobra, łagodna, o takim lekko wytrawnym posmaku. Tu już odrobinkę może mocniej palona, ale dużo mniejsze ziarenka. Kenijska kawa. Afrykańskie kawy są, z reguły mają takie mniejsze ziarenka, ale mają bardzo ciekawy, bogaty aromat, taki owocowo-kwiatowy. A jeśli ktoś woli ciemno palone kawy, intensywniejsze, mocniejsze, to na przykład bardzo dobra Kostaryka, Kopi Luwak. Kawa przetrawiona wstępnie przez zwierzęta i jako najdroższa kawa uzyskiwana. I też Blue Mountain, kawa, najdroższa uprawna kawa. Takie dwie, które najbardziej schodzą, to irlandzka i belgijskie pralinki, ale też jest dużo innych, jak hawajskie orzechy, Barbados. Ciekawe nazwy, ciekawe smaki. Kawa parzona na różny sposób, ona inaczej smakuje. I na przykład nie wszystkie kawy nadają się do każdego parzenia. Tak jak my propagujemy metody parzenia w ciśnieniowych ekspresikach, tego typu jak kafetiery. Tutaj akurat pokazuję włoską kafetierę, tam w pijalni mamy węgierskie, takie z dzbanuszkami porcelanowymi. Parzymy również w tygielkach. Tutaj to jest typowe parzenie po turecku, bardzo drobno zmieloną kawę. I parzymy te kawy tutaj z przyprawami, z kardamonem, z imbirem, z cynamonem. Dzisiejszy makijaż jest szybki, ale bardzo efektowny. Aplikuję korektor tam, gdzie stwierdzam, że moja skóra tego potrzebuje. Standardowo odrobina różu w kremie. Nadaje świeżości i podkreśla moje cechy. No to czas na gwiazdę makijażu, złotą iskierkę. To cień, który nakładam palcem, wtedy najłatwiej wydobyć jego pigment. Na powiece wygląda jak mokra tafla. Drugim jesiennym akcentem jest butelkowa zieleń. Nakładam ten cień zaraz przy dolnej linii rzęs. Usta dla równowagi pozostawiam w neutralnym odcieniu. Wklepuję nawilżającą pomadkę, bo i tak żadna nie ma szans przetrwać przy jedzeniu tych pyszności. To już koniec tego looku. Dajcie znać, czy podoba Wam się moja estetyka. Jeśli chodzi o kawę, to z czystym sercem polecam. Wybrałam smak crème brûlée i na pewno jeszcze do niego wrócę.